przed chwilą słyszałem, kto nie ma miedzi, ten w domu siedzi. Jasne. To jest zawodowy sport to wielkie pieniądze, zrozumcie to w końcu i oczekujecie, że codziennie piłka nożna będzie wygrywała reprezentacja z Niemcami 2-0. Nie. Panowie nie politycy, możni tego świata, zróbcie wszystko, żeby ci ludzie, którzy dorobili się wielkich majątków, zostali mecenasami sportu. Dawajcie, ten sport fajnego. Jest nam potrzebny, zapełniajmy te wspaniałe 10, 12, 15, 20 tysięczne hale, bo na pewno sport jest dziedziną, w której możemy zaistnieć na świecie i pokazać też ten nasz czasami mały i zaściankowy, taki zakompleksiony kraj, więc dążmy, rozwijajmy się i róbmy wszystko, żeby ten sport upiększał nasze wspaniałe podwórko. Łukasz, apel już był. Popsuliście trochę świętowanie, bicie rekordów Latosowi tutaj w Gdańsku. O nich było głośno, a o twoim Kuprum czy Cuprum? Powinniśmy mówić Kuprum chyba, tak? Nie, no teraz czy to Cuprum, okazujesz brak szacunku. Cuprum, poczekaj. Jakby nie ten Cuprum, to by emeryci i renciści nie dostawali pieniędzy, bo to jest chyba największa firma, która ma największy wkład do budżetu. No to o to ci chciałem zapytać. Co to jest za drużyna, co to jest za klub? Chciałbym, żebyś o sobie opowiedział. Myślę, że za kilka lat... Trzymaj, dzięki. Udało się, poszczęściło się bardziej. No nie, przestańcie. No za nami KGHM. To takie troszeczkę firma, która nas wspomaga nieprężnie, bo wspomaga nas na tyle, na ile się zgodziliśmy, ale te pieniądze są w terminie, mamy ładną halę, uczymy się PLS-u w tym naszym gronie, klub się rozwija każdego dnia. No to nauka ekspresowo wygląda, nie tylko po tym meczu, parę już fajnych, zagraliście spotkań, parę słabych, ale parę dobrych. Tak, my nie jesteśmy jakąś drużyną małolatów, tylko no, większość zawodników ma 30 lat, albo za chwilę będzie miało. Grało taki Marcel, przecież to miał być ostatnia nadzieja białych, gdzieś tam się szwendał po Europie, przyjechał do nas, pokazuje świetną siatkówkę. Czy Grzesiek Łomacz, czy Trommel, czy Dima Paszycki, który jest mordercą i chyba już pokazał, że w tej lidze jest dominatorem na środku, więc nie mamy jakichś tam wielkich nazwisk, ale też nie jesteśmy no-name'ami. To nie ma wpływu na ten dzisiejszy spotkanie. Mówiłeś o tym, że wypłata wpływa na czas, czyli nie dzieje się to, co ty przeżywałeś kiedyś tutaj? Nie, no ja nie chciałbym, żeby takie cokolwiek... Kiedykolwiek miało miejsce, no zrozumcie to, że my jesteśmy zawodowymi sportowcami, a nie... Dobra, ja jeszcze piszę do Tempa i tam zarabiam pieniądze. Taki szmal, Kamil Drąg, wiesz jaki szmal mi płacą? Człowieku, zwariowałem. Kończę z siatkówką, zostaję dziennikarzem, felietonistą. A teraz tak na poważnie to... My jesteśmy zawodowymi sportowcami, ja nie dorabiam po szkole czy po treningu jeszcze i... Takie pytanie, czy wypłata była na czas, a u ciebie wypłata jest na czas? Zawsze. No właśnie, to jest głupie pytanie, u mnie też nie, jest zawsze. Nie, jest głupie pytanie, pytam cię specjalnie, bo pamiętam co działo się tutaj w Gdańsku, nikt z was nie u mnie zawsze wypłata była na czas. Dobra, skończmy oko. O pieniądzach. Puściłeś oko. Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, dobrze, dlatego, dlatego ty gadasz o nich cały czas. No ja nie jestem dżentelmenem? O ty. A wracając jeszcze do tematu, powiedziałeś, że o kilku chłopakach dzisiaj zagraliście perfekcyjnie, w kilku elementach, a bardzo mi się podobał właśnie Marcel, o którym powiedziałeś. On nam gdzieś się zagubił w ostatnich sezonach, a dzisiaj pokazał kawał dobrej siatkówki. No ham jest wielki, ma 2 metry, waży 100 kilo, silny tur taki na tej siłowni, to cuda robi, a... A może czasami jemu cierpliwości zabrakło w przeszłości, cierpliwości zabrakło prezesom, którzy z nimi współpracowali, no. No i chłopak ma tam 28-29 lat, więc wszystko co najlepsze jeszcze przed nim. I mam nadzieję, że w tym roku pomoże mi, klubowi, sobie, całej drużynie, no wszystkim, bo po to się zebraliśmy, żeby nie odfajkować jednego celem sezonu. Celem waszym ósemka jest? Tak, celem jest naszym ósemka i krok po kroku mierzymy, bo ósemka to coś realnego, no. Nie możemy mówić o czwartym, piątym miejscu w porównaniu do tych fajnych klubów, chociaż mój też jest bardzo fajny. Chodzi mi do tych organizacyjnie, takich molochów i molochów to złe słowo. Z doświadczeniem od wielu lat w lidze poukładanych. O właśnie, dokładnie, to mi się podoba, bo to są fajne przykłady, na których powinniśmy się wzorować.